Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Chłopaki z Mazowsza. Jestem Nogie. Cześć. I ten odcinek nagrywamy 15 sierpnia 2023 roku, około godziny 16.30. A dziś kontynuujemy sobie żniwa, jak widać. Dobra. Tutaj sobie ostatnio zakończyłem odcinek. I właśnie sobie będziemy dziś tą akcję kontynuować. A także puszczę sobie pracownika, żeby... dwóch pracowników, żeby tam pojechali. Jakoś tak się nie kwapią. Jadę im bliżej drogi. Ogólnie będziemy dalej kosić tutaj te pola. Jak widać, za drogą. No i tam jeszcze New Holland stoi. No dobra, to w sumie puszczę sobie New Hollanda tam, a tu zostanie JCB. To zrobimy. Dzisiaj już we dwóch sobie działamy. Udało się z AG zgadać. Chociaż były jakieś tam problemy. Ale były jakieś tam problemy z... Gdzie tam pojechałeś na pusto? Takie małe pole? Tam? Wolę to zrobić potem. A, można, można. Tam generalnie tym dużym, ale... można i obok jest ogarnąć również tamto. Były jakieś tam problemy z dołączeniem, ale płynność plików załatwiła sprawę. Się dosłownie z ponad pół godziny męczyliśmy. Tak to aktualnie wygląda. Tyle nam pomarańczowi jeszcze pól zostało tutaj do zbioru. Także dziś sobie kontynuujemy jakąś tam trasę, jak widać na mapie, na małej mapie, mini mapie. Wygenerowałem jakąś tam trasę dla tego klasa. Także może później sobie puścimy pracownika i będą jakoś tak mirać. Wolałem poziomo, aczkolwiek nie udało mi się za bardzo. Jakoś tam pionowo, więc co 3-4 przejazdy są te słupy na tym polu. A jak widać, no i my też myślę przez drogę będziemy kosić, więc jakoś to tam ogarniemy. No ale dobra, teraz sobie pojadę w takim razie tutaj pomóc jakiemu na to małe pole. Tutaj za drogę. Także kontynuacja żniw. Myślę, że jeszcze dobre kilka odcinków nam to zajmie. A myślę, że maksymalnie 10. Mam nadzieję, że mniej niż 10 odcinków, bo i tak to jest sporo. No ale jak na taką akcję. Właśnie zbiór całej mapy. To wiadomo, może się musi zejść. Jednak trochę. Także również na trzy zestawy sobie odwozimy to zboże, ale generalnie można jeszcze Fynda też sobie ogarnąć, żeby jako czwarty zestaw też jeździł. Oj. Wiedziałem, że tak. Niepotrzebnie odbiłem. Dobra. Jedną trzecią ja już mam, a nie ma jedną piątą dopiero. Dużo większy zbiornik jest w tym case'ie. Tak, lecimy się na razie dookoła. Trzeba to objechać i później jakoś tam będziemy sobie śmigać. Myślę, że pionowo raczej. Tak jak pracownicy na te pola parę razy tutaj już uprawialiśmy, zbieraliśmy i tak dalej. Aczkolwiek po lewej tutaj na przykład nie było okazji takich całych tutaj połączonych, ale dzwonił mi tu pod górę. Tam konta ubywa. Pracownicy tam niby stoją, ale kasę ciągną. Czekają, aż będą pełne kombajny. Właśnie John Deere i
i New Holland. Fajnie, że tam jest droga pomiędzy tymi polami. Można sobie właśnie gdzieś tam przejeżdżać. Już to chyba za daleko. O, ty masz tu kamień do biegania. Prawie go nie widać. No. Topił się, to prawda. Ups. Za blisko. No i tutaj po prawej nasze. Jedno z pierwszych pól, które kupiliśmy. To było nawet chyba właśnie od samego początku, tam na końcu. Numer 1. Było od samego początku, odkąd tu właśnie zaczęliśmy grać w grudniu. Trzeci zbiornika. Jakoś tak mam nadzieję, że GPS będzie ok ustawiony. Troszkę sobie możemy ze środka pojeździć, jak jest okazja. A spoko jest. Nic tam nie haczy, także fajnie. Już mamy prawie 7 minut. Zobaczymy w sumie, ile nam się uda zrobić. No fajnie było w sumie to całe pole. Tutaj w sumie na raz akurat by było to pole, nasze początkowe. Aczkolwiek siewnik mieliśmy większy, więc nie udało się go zasiać. Można sobie jeszcze pojechać prosto na rogu z tą omijak, nie? Dobra. Także w sumie fajne pole początkowe już teraz znalazłyśmy. Je ogarnęli, chociaż ono chyba się rozszerzało, nie? Za tymi budynkami. Taki krótszy przejazd. Tak mi się wydaje. Tutaj po lewej nasze łąki. O, z takim pełnym zbiornikiem. Prawie 80% już też. Helas dosyć długo hamuje. Nie wiadomo, jak tu jechać w tych krzakach, jeśli ten header kończy. Ups. Do prawej, do prawej, dobra. 90%. Chyba sobie tu pojadę wzdłuż drogi i od razu puszczę może pracownika i opróżnię się do John Deere'a. Procent. Dobra, jadę New Holandę chyba. Jadę New Holandę, bo on tu ma też troszkę nasypane. Prawie 100 litrów tam trakasz i tak. O, i ten to długo hamuje. No tak. Ale zwrotnie jest fajnie. Trzeba będzie potem też o miniaturce pamiętać. Teraz sobie już tak w locie wysypiemy. Mam nadzieję, że on się tu zmieści, koło tego John Deere'a. Wejdzie, no tak, na styk. Oj, albo i nie. Panie, ale do mnie sypiesz, nie do John Deere'a. Przyblokował i sypie do niego. Już nie. Klasik już robota robi.
poprzednim odcinku na początku sobie tankowaliśmy case'a i naprawialiśmy oba te zestawy. Dobra, pojedziemy chyba teraz tutaj w lewo. Chyba, że teraz z ciebie opróżnię jeszcze czwarte. Puszczę może pracownika tutaj. I podjadę od razu opróżnimy, ja tam dopiero 30%. Wiesz, czemu tak się stało? Co to się stało? Nie wiem czemu. Bo ktoś tutaj ma GPS-a na spółkami. I mówię, coś jest nie tak. I zmieniłem GPS-a w trakcie. A, okej. Okay. Bo prawie 13,5. Mówię takie coś. Coś za szeroko idzie, coś. Coś się dzieje. Bo widzę po tej luce, co ja ją zostawię. Ale wolę pędzie i przez to ja widzę, że coś z tym. Okej, z tyłu, tak? Oho, witam pracownika. Aha. Ty już masz. Nie, 60%. No. Amniam. Nie chciało sypać. Z drogi, kurczę. Co jest, kurczę, raz, dwa, trzy. No, z tymi oryginalnymi pracownikami troszkę jest zabawy. Żeby tu ich co chwilę przestawiać. Starczyć. Bo tu już masz i tak słup. Do objechania, bo chyba nie przejdzie, nie? Łączkę, tam przyhacz. Tu gonię. Klasa. 70%. Momentalnie się ten niechłan zapełnił. Troszkę chyba bliżej, on tu nie ma takiej długiej rury jak Case. Dobra, 10% jeszcze braknie, czyli dosłownie 4, nawet 3000 niecałe. No także możesz dosypać. Dobra, to tu zrobisz 6%. Ciekawe na chodę. Tej kolegi nie chce zjeść polenie. O, a teraz mam go za 6 razy. Z niego 3 razy podjechał. Także dosyp tam, jak dojedziesz tamten zestaw do pełna. Ja tu ci jeden zestawiłem. No i tu już mamy kawałeczek. Tu już mamy kawałeczek do ogarnięcia. Zapiszemy sobie, tak to aktualnie wygląda. No i mamy za chwilę jeszcze do objechania tam do dokończenia. No i tu jeszcze jakiś został. Teraz tutaj słupy moje wypadły. No i tu raptem półtorej chyba przyjadł jeszcze. Będzie tam jedynie trochę. Już są też dużo większe te wysepki wokół słupu, więc łatwiej się objeżdża jednak. Zdecydowanie. Taki wąski zostaje akurat. O, ja pojadę jeszcze. Ja tutaj jeden przejazd. Troszkę chyba w
prawo, nie? No, ja uważam, że tak powiem, tak bym miał lepsze przesunięcie, jak... Bo się ustawię, zawrócę i nagle... 13,5 masz, nie? 13 równo, zmieniłem się. 13,5, nie? Dobra, już tu dokończę. Nie, akurat tu 22% mamy. O, bo i tak, że lecimy tam. Jak linia słupów leci. Za drogą i... Teraz na ten większy kawałek. Już mamy fajnie wycięte. Tu jest zapełniony Holland. Pierwszy lecisz? Dobra. Pójdź po drodze. Za blisko? No. Okręcić drzewo, bo nie wiedziałem, czy mogę skręcać się jeszcze. No to potem jakoś trzeba będzie. PS ustawić. Wezmę ja teraz pierwszy. Myślę, że napionowo. Sobie tu GPS potem ustawimy. Czy tak samo ustawimy z poprzedniego pola, zobaczymy. Póki co jadę bez. No bo to w sumie się co chwilę zmienia ta krawędź, więc chyba nie ma sensu. Jakże elegancką. So i już mamy w losie 622 tysiące litrów. Także całkiem nieźle. Myślę, że 1/3 może już. Tego co tu będzie z całej mapy. Tak szacuję. Może nie cała 1/3. No i dobra. Tutaj na ten różek trzeba uważać, bo tu i drzewka, i kamienie. To mi jakiś tam przy kamieniu, czy? Nie. Czy jest ok? Nie ma nic, na do góry, nie. Przyznajmy, że? No to fajnie. O, jest elegancko. Parę słupów to nas jeszcze czeka na tym polu do objechania. ...70%. Chyba, że... że to bym już puścił pracownika i odebrał tutaj Civiciem. Możemy tak zrobić. Nie zaszkodzi. Na drugie okrążenie, bo ja już tam pierwsze wcześniej zrobiłem. Powinno być chyba w miarę spoko. No i tutaj troszkę. Na styk. Może miniaturkę? Umie. Nie.
chyba dobre miejsce, aczkolwiek będzie... A, on tu przecina. Dobre miejsce, no no. Tymczasem pracownik. No, bo on tu ma, wiesz... On tu ma swoje tutaj, wiesz... Twój punkt widzenia to. Jeszcze możesz tam dokończyć ewentualnie. Ma 50, ty masz 80, tak? Tutaj przejdzie, powinien przejść. Też kurczę, tak odbije. Oj. Posnę się. Że jakoś tak jak on teraz jedzie, pasowałoby. Ustawić GPS-a, żeby się zgadzały z tymi jego. Chociaż on tu też kurczy czasem lewo, czasem prawo. Tak jedzie wzdłuż krawędzi przy tej drodze. Zrobić coś takiego. Wysypię się do końca, zostawię jeden. I wpuszczę może teraz zwykłego, bo... Chociaż nie, teoretycznie nawet. Oj, tylko cup. Teoretycznie nawet on to powinien ogarnąć, bo... Były dwa przejazdy tam dookoła. Potem tu jeden z tej strony, co zostaje i teraz z powrotem niby. To właśnie on nie chciał obierzać tego supa. Coś tam krzywo już na początku, ale dobra. Podjeżdżą. No i to już powinno być w miarę równo. Pionowo. Już tam do lewej krawędzi możesz się dopasować. Oj, pełno, pełno. Ale tam to działa jeszcze tyle. Zapiszemy. No i dobra, tak to będzie teraz wyglądało. Tutaj może coś tam zostać jeszcze. Takie jest wybrzuszenie. I on ma też 13,5 metra ustawione. Będzie lecić raz ku razu. Ustawiam dla jednego pracownika. Dobra, dosypię się u niego. Ty możesz zostawić mu z... No, na przykład jest jeden. I znam to samo. Zawracaj mi trochę dwa rządki w lewo. Sprawa się, muszę przesunąć na lewo. Może coś się nie zgadza? Mhm. Po prostu do gry miał jakieś przesunięcie ustawione w systemie i nagle się... No właśnie, zobacz, nie masz... No co robię? Przesunięcie 0, szerokość obocza 13,5. No. Styk nawet wziął. To co mi tu się krzywo wjechało. Teraz to fajnie akurat wyszedł między szupami. Wyszło. Jedzie to do samego końca. Dobra, pełny. Kolejny pełny. Także puścimy chyba. Puścimy chyba... Go na farmę. Niech będzie, że już miniaturkę mamy. Uznajmy.
Jedziesz tu z brzegu, tak? Chyba, że jak się nawrócę, czy znowu będzie to samo, czy... No, ciekawy jestem jeszcze, jak... Jak mu tutaj wyjdzie objazd wokół słupa. Bo nawet ma tak fajnie, a tak z dużym mi jak robi. Nie wiem, teraz jakoś nie załapał, albo niby... Niby objazd wokół słupa to jest przy poprzednim. Przy powrocie. Czyli to wystawił. Nie, no dobra, zrobię. Mi się to GPS teraz zgadza, jak to jest. No, tak. Nie za bardzo. Coś takiego. GPS po prostu w drugą stronę ma dwa rządki źle, a druga strona jest dobrze. No bo to jest niepewniejsza szerokość troszkę, nie? Także nie bierze zawsze pełnym headerem. Dobra, to masz połowę, ja mam ćwiartkę. Spoko. Spoko, spoko. Popiechany. Tam jeszcze jednak zostało. Taki mały miaczek. A, dobra. Jakiego to puszczę, to też będzie idealnie, tak? Równo. Troszkę do lewej odbił, niby. A dobra. Puszczę go, niech jedzie. I tym John Deere'em odjadę, bo tu blokuje JCB-kowi. Tam jeszcze mamy Nicholanda do puszczenia. John Deere też jest do zatankowania. Ja tu puszczę jeszcze tego New Hollanda. Puszczę go może za JCB-kiem jednak. Ja, ty pani już pełny jesteś. Także na rozładunek zapraszam. Ogarną, tędy będą sobie jechać. No i tu zaraz będą na farmie, także spoko. Teraz już ci pasuje, tak? Znaczy, no twardo mam, że w jedną stronę pasuje, w drugą mam rozjazdy. Dwa rządki. Ale to... Dobrze, że się... Ale jakoś tam będzie. Dobra, tu też między słupami wyszło. Akurat także niech sobie jedzie. Ale zaraz tak musimy przesunąć, bo z tyłu jedzie AG. Na razie odbierzemy od klasa, potem jak zawrócimy, to możemy od takiego, bo też mam już 3/4. No i to fajnie akurat. Między słupami wyszło, zapiszemy. Dobrze, tam jest na polu, wózek nie przeszkadza. Dobra, ten jest pusty. Fajnie. Jednak lepiej sobie radzi niż ten oryginalny. Dobra, ty tu będziesz wracał. Czyli w sumie tutaj? Czy dalej? Tutaj chyba. Ale możemy i dalej w sumie. A nie. Będę miał pierwszy, chyba dojedziesz. Dojedziesz, jest szansa? Tam nie dojadę. Zobacz. Bo ten miał jechać pierwszy i mieliśmy się wysypać, ale dobra. Tu zrobimy to tak, żeby tu. Słupy mu nie przeszkadzały. No także dzisiaj się dzieje, jeszcze więcej niż w poprzednim odcinku. Ogarniesz chyba. Możliwe. Teraz tu jest w tą i z powrotem twój. Znowu słup. No i tam jeszcze jeden będzie.
No lipa w sumie, że... Właśnie, teoretycznie ten słup to już jest na przeszniaku, więc nie powinienem tam chyba przeszkadzać. 59. Elegancko. Albo tu będzie miniaturka w sumie. Zobaczymy. Pomyślimy, bo z JCB-kiem to już była w poprzednim odcinku. Niby też jak tam odbierałem za drogą od pracowników. No i to jest takie większe pole, akurat fajne. Poza tymi słupami w miarę spoko, żeby właśnie pracowników tutaj użyć. Na tym może dużym, w prawym dolnym rogu też spróbujemy. No bo to jest kilka takich mniejszych, gdzie faktycznie będzie trochę zabawy. Kręcenia 92%. Tu jest, że jadę. Masz 30. 7500 równiutko. No to wiecie, ja poczekam, dosypiesz jeszcze mi 5%, 6. Fajnie wokół supa. Prawie się udało. Stało chyba, no. No i dobry powrót twój. I pełno, dobra. Ten tam ogarnie koło supa? Chyba ogarnie akurat. Przejdzie. Idziemy sobie jeszcze, zobaczymy. Przejdzie elegancko. Chociaż i tak postanowił wokół niego objechać. Ja go puszczę może, żeby już sobie jechał. On tego dobrze nie zrobi. Dobra. Niech sobie leci, a tam już widzę wraca akurat opróżniony JCB. Tu jeszcze jak się mieczek wszedł. I też New Holland już też się opróżnił i dojeżdża. Tylko że oni będą mieli się ciężko tutaj minąć. A, niby czeka. Niby czeka. Także może tu da wyjechać. Dobra. Ja biorę tego. Asik ma ponad połowę, a G ma 1/3. No, hektary lecą. Hektary lecą ładnie, także. Także podjeżdżamy. Opróżniamy. W sumie na lewo możesz podjechać jeszcze. Przecież jaka tam zrobić i tutaj wokół supa wyciąć. Tu gdzieś jakiś został mało mijaczek. O. Na lewo od tego, gdzie skosiliśmy, pomiędzy supami jakby. Opie wyżej. Jakbyś na prosto pojechał, to... No widzę. On tu sobie zawróci przed supem. A, to w sumie spoko wyszło. Obaj rurę, bo urwiesz. Tak. Było też nie tak. Było. Okej, elegancko. A bierz jeszcze wokół tego supa. I elegancko. Ten tam sobie wjedzie, także... On ma 20% jeszcze. Z drzwiami do środka jedną. Dobra. Może być i tak. Fajnie, że akurat też widać. Przejeżdżając koło tego case'a, ile on ma w środku. Wyświetla się tak jak na przyczepie, nie? Potem teraz będzie kopiec kreta i będziesz go jeszcze bardziej widział.
spoko, także słup mamy tu ogarnięte już na tym polu. Mamy 35 minut. Także myślę, że jeszcze parę minut wydłużymy i to pole akurat uda się skończyć. Mamy też dwa poprzeczniaki ustawione, więc miejsca do zawracania ma sporo. Nawet na tej krzywej krawędzi, więc fajnie nawet. Tutaj spisują się w miarę ci pracownicy. Odbiorę od klasa teraz, potem tam pójdziesz w tą z powrotem. To mi dowrócisz i do ciebie też podjadę. Żeby ze środka. Elegancko. Troszkę możemy łeb zwolnić, ale nie aż tak bardzo, zasypiemy przed nią szybko. Tej przyczepy. Dobra, klasik już ma pusto. Także odjeżdżamy. No i tak samo przy tym słupie, właśnie z tego co widziałem, to on będzie zawracał właśnie przed. Nie powinien mu przeszkadzać. Teraz ma tam jeszcze chyba w toń z powrotem. Możliwe. Jakoś tam, czy jak ja bym to sobie ustawił. No nie ustawię sobie z kropką, bo wiem czym to grozi. Ustawienie szerokości, więc jakoś to będę musiał. Jeraj. Czekaj, tak się zawiesił. Tak, nie, krótki chwilę. Przejazd. Nie wiem, czy postoisz. Postoję. Dobra. Klasik, bo tam jeszcze w toń z powrotem. Znaczy, zawraca i jeszcze jeden przejazd. Ale fajnie tutaj elegancko wyszło. No i to taki trójkącik został, także zaraz w sumie mogę. Tego klasika. O, tu się coś nie minęli jednak. Coś tu im nie pykło. Staje to mu przytywa chyba za bardzo i dlatego. Dobra. Okej, 73%, 34 tysiące litrów, czyli brakuje jeszcze 12, tak? Wejdzie ten klasik i robimy wymianę operatorów. I dokończymy ten kawałek jeszcze i co będzie tyle w tym odcinku. No, nie wiem, prawda, tak lepiej wykręcił. Przed tym słupem dojechał też New Holland, ale on już nam akurat na tym polu potrzebny nie będzie. Dobrze, w sumie już deszczy więcej nie ma. Tak jak kilka odcinków temu. No i dobra, zawracamy i kończymy. Ostatni przejazd. Także na dziś będziemy kończyć. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podobało, to zachęcamy do zostawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i był ze mną AG. Cześć. Także miłego dnia wam życzymy. Zapraszamy na kolejne odcinki i do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.